północno-zachodniej części województwa lubelskiego, niespełna 100 km od Warszawy i 100 km od Lublina i tylko 20 km od Siedlec, granicząc z województwem mazowieckim, leży jeden z najciekawszych zakątków regionu. Okolice Łukowa to fragment wschodniej Polski, mogący poszczycić się niezwykłymi walorami przyrodniczymi i fascynującą historią. Lubisz spędzać czas na wędrówkach z dala od miast? Relaksujesz się uprawiając sport? Organizujesz dalekie rowerowe wycieczki? A może zwiedzasz kraj w poszukiwaniu ciekawych imprez lub osobliwości przyrody? Poznaj okolice Łukowa. Lokalna grupa działania Razem ku lepszej przyszłości już od 2008 roku udowadnia, że warto. Lokalna grupa działania przy wsparciu finansowym ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje opracowaną przez siebie i skonsultowaną ze społecznością lokalną strategię rozwoju. Obszar działania LGD obejmuje 9 gmin powiatu łukowskiego: Adamów, Krzywda, Łuków, Stanin, Stoczek Łukowski, miasto Stoczek Łukowski, Serokomla, Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska oraz dwie gminy powiatu ryckiego: Kłoczew i Nowodwór. W swoich działaniach LGD zwraca szczególną uwagę na zachowanie i kultywowanie łukowskiego dziedzictwa historycznego. Jednym z najważniejszych zakątków regionu jest Wola Okrzejska, w której w 1846 roku urodził się Henryk Sienkiewicz. Znajduje się tu poświęcone pisarzowi nobliście muzeum, zorganizowane w miejscu, w którym artysta przyszedł na świat. Historia tego obszaru kształtowała się również w pobliżu Stoczka Łukowskiego, gdzie w roku 1831 rozegrała się jedna z bitew Powstania Listopadowego, wymieniana wśród najważniejszych wydarzeń w historii Lubelszczyzny. Leżące na ziemi łukowskiej tereny nieopodal Kocka do dziś pamiętają osiągnięcia Kleberczyków, żołnierzy dowodzonych przez generała Franciszka Kleberga, którzy stoczyli ostatnią bitwę wojny obronnej 1939 roku. Lokalna grupa działania Razem ku lepszej przyszłości aktywnie wspiera organizacje kultywujące pamięć o wszystkich tych ludziach, miejscach i wydarzeniach. Ziemia łukowska jest pełna ciekawych zakątków, interesujących postaci i fascynujących historii. Dzięki LGD Razem ku lepszej przyszłości stała się też otwarta na turystów z kraju i zagranicy. Poznaj ziemię łukowską na wiele sposobów i od każdej strony. Dzięki wspomaganym przez nas projektom, atrakcjom i imprezom. Dowiedz się, jak powstały znane na całym świecie łukowskie amonity, skamieniałości sprzed ponad 160 milionów lat. Zobacz wystawę rzeźby ludowej i nie tylko, czyli zbiór ponad 500 rękodzieł. Skorzystaj z szansy zobaczenia twórców ludowych przy pracy. Bierz udział w organizowanych w regionie imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych. Zwiedzaj malownicze tereny ziemi łukowskiej konno z przewodnikami ze stadniny koni w popławach rogalach oraz gospodarstw w tużych rogach i sulejach. Ale przede wszystkim wybierz się na rowerową wyprawę wzdłuż imponującego szlaku ziemi łukowskiej. Czeka na Ciebie aż 330 km przygotowanej z udziałem LGD trasy prowadzącej przez jedne z najpiękniejszych miejsc wschodniej Polski.
Powiat Łukowski to wyjątkowe miejsce. Jak tu trafić? LGD razem ku lepszej przyszłości przygotowała mapy obszaru i folder ABC Turysty, w którym znajdziesz wszystkie potrzebne informacje o szlaku rowerowym, hotelach, gastronomii i atrakcjach turystycznych. Dzięki lokalnej grupie działania Razem ku lepszej przyszłości możesz wypoczywać w najlepszych warunkach. Znajdziesz tu takie obiekty jak Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe w Klimkach, Ekofarma w Hucie Zadybskiej czy Dwór Sienkiewicz w Okrzei. To tylko kilka z wielu możliwości noclegowych. Wybierz tę, która najlepiej sprosta Twoim oczekiwaniom. Ziemia Łukowska już dziś czeka na Twoją wizytę, ale lokalna grupa działania Razem ku lepszej przyszłości działa dalej. Wspieramy budowę nowych obiektów małej infrastruktury turystycznej. Poszerzamy bogatą dokumentację fotograficzną rezerwatu Jata. Nadleśnictwo Łuków wdrożyło politykę edukacji przyrodniczej turystów. Nasze starania na tym się nie kończą. Działamy